Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj zrecenzuję niesłychanie ważną książkę nie tylko dla fotografa, a jest nią Strategia Błękitnego Oceanu, czyli jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Autorami są Woo Chang Kim i René Mauborn. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa MT Business. O co chodzi w tym błękitnym oceanie? I czy to nie jest czasem jakiś marketingowy bełkot? Stanowczo zaprzeczam temu stwierdzeniu. Dlaczego? Ponieważ zastosowałem tę strategię i uzyskałem bardzo, bardzo dobre efekty. O co tutaj w ogóle chodzi? Normalnie, kiedy prowadzisz firmę, konkurujesz z innymi firmami fotograficznymi, no w taki sposób, że masz jakiś swoją ofertę, jakiś cennik, jest to adekwatne co do jakości twoich zdjęć i podobnymi czynnikami, podobnymi benchmarkami porównujesz się z innymi fotografami i również zleceniodawca, klient również będzie cię w ten sposób porównywał z innymi firmami czy z innymi fotografami. I jest taki portal dla fotografów ślubnych, w którym musisz podać tam właśnie, ile kosztuje właśnie tutaj wykonanie zdjęć w określonym czasie, ile tych zdjęć ma być, jaki ma być album, ile zawiera zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Trzeba po prostu wypełnić i napisać, ile to u ciebie kosztuje. Więc to jest właśnie porównywanie wszystkich firm pod względem parametrów, które da się konkretnie określić, prawda? Natomiast w tej strategii Błękitnego Oceanu chodzi właśnie o to, żeby nie dać się porównać. Tak stworzyć ofertę, w taki sposób stworzyć nową przestrzeń rynkową, żeby po prostu uciec, nie dać się kompletnie porównać. Tak więc ta standardowa przestrzeń rynkowa nazywana jest tutaj właśnie tym czerwonym oceanem, gdzie pływają rekiny i po prostu jest, mówiąc krótko, rzeź. Natomiast ty musisz wypłynąć na ten niebieski, na ten błękitny ocean i tam po prostu samemu poruszać się pozbawionym w zasadzie konkurencji. Jak to można zrealizować w praktyce? Otóż mamy tutaj taki schemat czterech działań i na podstawie tego schematu zaprezentuję ci, jak ja kiedyś to zrobiłem w fotografii ślubnej. Tak więc po pierwsze zredukuj i zastanów się, które z czynników można zredukować bardziej poniżej standardów w branży. W jaki sposób ja to zrobiłem? Ja po prostu zminimalizowałem spotkania do jednego tylko spotkania z parą ślubną i te spotkania odbywały się, no oczywiście, przed podpisaniem umowy. Nie było takiego spotkania, na którym para młoda wybierała zdjęcia albo otrzymywała płytę, natomiast para pobierała sobie miniaturki i na podstawie tego wysyłała wybór. Oczywiście dostawali również zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Drugie działanie to jest wyeliminuj. Które z czynników uważanych w branży za pewnik można wyeliminować? Kiedyś były takie albumy tradycyjne i wykonanie tych albumów, czy tak, wykonanie takiego albumu zajmowało mi ogromną ilość czasu. To było porównywalne z czasem albo dwukrotnie nawet dłuższe niż czas wykonania reportażu, więc ja tam po prostu ślęczałem i wykonywałem benedyktyńską pracę, ponieważ chciałem mieć taki właśnie album, jak kiedyś widziałem na Zachodzie. To nie wiedziałem jeszcze, że to się nazywa fotoksiążka. Ja to z tego zrezygnowałem i jak najszybciej właśnie przeszedłem na fotoksiążki, które robiły się bardzo, bardzo szybko i no, zależało mi na tym, żeby ona była zróżnicowana, formaty zdjęć były zróżnicowane i drukowane na jednej powierzchni. Ja te zdjęcia po prostu drukowałem w różnych wielkościach i naklejałem, wyklejałem według szablonu. To zlikwidowałem po prostu, bo to było drogie, ale również dla mnie było kompletnie nieopłacalne. Kolejnym działaniem jest stwórz. Zastanów się, jakie czynniki nigdy dotychczas nie oferowane przez branżę należy stworzyć. W tamtych zamierzchłych jeszcze czasach ja może nie w zupełnie sposób taki regularny, ale oferowałem możliwość fotografowania rodziny czy fotografowania
fotografowania rodziny w różnych przebraniach. I pamiętam taką sesję zdjęciową ślubną podczas wesela właśnie, gdzie członkowie rodziny przebierali się, był to w stylu lat 20, akcesoria były w stylu lat 20, no i ja po prostu ustawiłem lampę studyjną i robiłem zdjęcia i kto chciał podchodził. Niby nic nowego, ale zobaczcie, parę lat później narodziła się idea fotobudki i w bardziej smaczny lub mniej smaczny sposób zostało to powielone. Tak więc był to taki właśnie pierwowzór fotobudki. Kolejnym działaniem jest wzmocnik. Które z czynników należy wzmocnić znacznie powyżej standardów branży? Otóż tym czynnikiem była szybkość dostarczania zdjęcia. Wykorzystywałem serwery i na te serwery wysyłałem zdjęcia w pełnej rozdzielczości, przez co para młoda na drugi dzień po ślubie, czyli załóżmy, że śluby były w sobotę, to w poniedziałek wysyłałem zdjęcia. W poniedziałek już można było pobrać te zdjęcia. Bez względu na to, czy para młoda była w kraju, czy za granicą na urlopie. W każdym razie wprowadziłem to, bo wiele par młodych po prostu czekała tygodniami, a nawet miesiącami. Więc tutaj jakby podwyższyłem standard i dostarczałem właśnie zawsze zdjęcia w bardzo krótkim czasie. Tak więc zastanów się nad tymi czterema czynnikami. No tutaj branż fotograficznych jest cała masa. Zastanów się, w jaki sposób możesz zmienić swój biznes. To nie wystarczy zrobić coś nowego, coś innowacyjnego, tak jak na przykład była ten pierwowzór fotobudki. Tu musi zajść szereg czynników, które wpłyną na to, że odpłyniesz po prostu i twoje usługi nie dadzą się porównywać z innymi usługami, bo po prostu nie dasz się w ten sposób zaszufladkować. I zapewniam cię, że to nie jest stek bzdur. To jest naprawdę, naprawdę potężna strategia i bardzo mocno ją polecam.